Przechodzimy w takim razie do kolejnego punktu w porządku obrad. To jest punktu czwartego. Przyjęcie planu rzeczowo-finansowego wydatków dzielnicy Szóstej Brunowice na rok 2013, druk numer 214. Czytam projekt uchwały. Uchwała w sprawie planu rzeczowo-finansowego wydatków dzielnicy Szóstej Brunowice na rok 2013. Paragraf pierwszy. Przyjmuje się plan rzeczowo-finansowy dzielnicy Szóstej Brunowice na rok 2013. Dział 750, rozdział 75022 na kwotę 34 tysięcy złotych przedstawiony w załączniku do uchwały. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. Rada Dzielnicy Szóstej jest zobowiązana do uchwalenia planu rzeczowo-finansowego po przyjęciu budżetu miasta przez Radę Miasta Krakowa. Plan ten, który nie zmienił się w porównaniu do planu finansowego, jaki Rada przegłosowała jako projekt planu finansowego w ubiegłym roku. I tak na paragrafie 41.10 składki na ubezpieczenie społeczne 940 zł, paragraf 41.20 składki na fundusz pracy 220 zł, paragraf 41.70 wynagrodzenia bezosobowe 4300 zł, paragraf 42.10 zakup materiałów wyposażenia 6320 zł, paragraf 42.60 zakup energii 7300 zł, paragraf 42.70 zakup usług remontowych 420 zł, paragraf 43 zakup usług pozostałych 7200 zł, paragraf 43.60 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych lub komórek publicznej sieci telefonicznej 1500 zł, paragraf 43.70 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych stacjonarnych publicznej sieci telefonicznej 5400 zł. Paragraf 43.90 zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analizy, opinii 0, czyli ma nic. Natomiast paragraf 44.10 podróże usługowe krajowe 400 zł. Cała kwota do dyspozycji dzielnicy to kwota 34 tysięcy zł. Opinia Komisji Rewizyjnej. Komisja Rewizyjna opiniuje pozytywnie przedstawienie. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Czy ktoś na to chciałby zabrać w tej sprawie? Pytanie konkretne w punkcie trzecim. Co oznacza do pani pojęcie wynagrodzenia bezosobowe? Proszę. Wynagrodzenie bezosobowe. Co oznacza to pojęcie? Wynagrodzenia bezosobowe jest to wynagrodzenie dla pana Jacka za utrzymanie biura i naszej toalety w czystości. Tak? Dobrze, nie. Bardzo proszę. Ja mam pytanie do pozycji numer 5. Zakup energii. Jest to dosyć wysoka suma. Proszę nam powiedzieć, na co tak konkretnie idzie? Czy aż tyle energii zużywa siedziba dzielnicy? No tak się dobrze składa, że jest tutaj pan dyrektor Andrzej Szymi, klubu sportowego Bronowianka, który przybliży nam, jakie to są te koszty związane z funkcjonowaniem biura. Także ja dokładnie nie jestem przygotowany na odpowiedź, bo to kierownik obiektu akurat prowadzi to rozliczenie, ale z tego co wiem, że chodzi o opłatę państwa pomieszczeń, które korzystacie z 4 pomieszczeń na terenie klubu i to jest opłacie ta energia, to jest ustalone tak, bo nie macie państwo tytułu do niego płacenia za wynajem tych obiektów i to jest w ten sposób po prostu od wielu lat prowadzony. Także to nie jest. Ale konkretnie jest to, energia elektryczna, to jest to. Czy nie zakup energii, tylko opłaty wszelkie. Tak? Wszelkie, bo mocnie energię, ogrzewanie, podgrzewanie i wszystko po prostu. Tak mogliście państwo sobie zaksięgować i tak miasto wymaga, no i tak wszystkie dzielnice to po prostu prowadzą. Także to nie jest żadna jakaś nowość i też wszystko tak po prostu według uzgodnienia to, co państwo dostajecie. To, co możecie po prostu z nami się podzielić, tak bym to powiedział. Nie jest to w porównaniu z tym, co można by za to pomieszczenie po prostu dostać. Tak to powiem, ze względu na dobrą współpracę, no, tak to jest rozliczane. I tyle tylko mogę powiedzieć. No, myślę, że to już nie chodzi tu o szczegóły, tylko chodzi państwu o wyjaśnienie. No tak, bo sama energia to by była kwota bardzo dość duża. No, samą energię to my w którym płacimy około 12-15 tysięcy miesięcznie, także to jest mówię, no, ten wycinek. Tak to trzeba do tego tematu podejść i proszę to tak odebrać.
Chciałem powiedzieć jeszcze, że troszkę się ta kwota zmniejszyła z uwagi na te cięcia budżetowe. Bardzo proszę. A pojęcie energii jest dość szerokie, także to nie jest tylko zużycie energii elektrycznej, ale jest to również zużycie energii cieplnej na ogrzewanie. No więc dlatego należy to tak też czytać, że to nie jest tylko zużycie ciepłowego i tak dalej. Tyle, dziękuję. Czy jeszcze ktoś tak chce udzielić głosu? A co się kryje pod punktem 7? Zakup usług pozostałych to też 20% blisko tego, co na podzielnicy. Zakup usług pozostałych. To również jest wpisane wynajem pomieszczeń, czyli użyczenie pomieszczeń dla klubu i tu jest z kolei tam śmieci, sprzątanie obiektu, no przemieszczamy się korytarzami. No jest tam to jest cała kalkulacja, która została przekazana miastu i została zaakceptowana przez Kancelarię Rady Miasta. Także tutaj już partnerami są, że tak powiem, Donowianka i Kancelaria Rady Miasta. Panie Przewodniczący, coś innego. Ja bym prosił w takim razie doprecyzowanie dokładnie w punkcie 5 i 7 konkretnie o co tutaj chodzi. Znaczy nie tylko energia, jest czynsz, są jeszcze śmieci i inne media. Nie ma takiej pragmatyki i potrzeby. Dlaczego? Dlaczego? Bo to jest sposób. Proszę zaglądać do ustawy o finansach publicznych, proszę zaglądać do zarządzeń Kancelarii Rady Miasta sposobu formułowania planu, sporządzania projektów ten i wtedy no, tam się pan dowie. No, nie trudno jest tutaj robić panu wykład z księgowości. Ale może pan napisać, na pewno pan udzielą odpowiedzi dlaczego. Tak, a nie ma. Ja w takim razie zobaczę fakturę za rok poprzedni. No to się raczej nie jestem w stanie odpowiedzieć bardziej szczegółowo na to pytanie. I czy jeszcze ktoś chciałby zabrać głos? Pozycję 8. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w uruchomionych profesjonalnych sieci telefonicznych. Chciałbym zapytać, kto korzysta z tej telefonii komórkowej? Korzysta przewodniczący i pani wiceprzewodnicząca. Czyli jeszcze mało obiektu za gospodarstwo. Czy jeszcze są jakieś pytania? To jest nie ma z czego śmiać po prostu. Nie ma z czego śmiać, tam przewodniczący zbiera. Jeden z tego, żeby była na telefon mówić. Czy jeszcze chciałby zabrać coś głos w tej sprawie? Nie widzę, zamykam dyskusję, zamykam obrady nad tym projektem uchwały. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów jest za przyjęciem tej uchwały, bardzo proszę o podniesienie ręki do góry, a pana Artura o przeliczenie głosów. Dziękuję. Kto jest przeciw? 5 osób. Kto się wstrzymał od głosu? Dziękuję. Jest, zgadza się, tak? Na podstawie głosowania stwierdzam jednoznacznie, że Rada Dzielnicy 6 przyjęła uchwałę.